Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Assassin's Creed Odyssey. Jestem już na miejscu, tak jak zapowiadałem pod koniec poprzedniego odcinka. Jesteśmy już w posiadłości, w rezydencji Peryklesa. No i teraz rozmówimy się z Sokratesem. You made it. Of course I did. Barnabas was ready to go after you again. Like he said, it's the thought that counts, right? Apparently. Come, the others are waiting. We were worried you wouldn't make it. Especially with every Athenian guard looking for you. Cleon will have to do more than that to stop me. What's all this? We've begun working on a plan to take down Cleon. Although I hardly call it a plan. Lots of talking, not much action. Mówmy o waszym planie i dlaczego spotkamy się akurat w domu Periklesa. No właśnie. It feels different without Pericles. But his inspiration lives on. That's why we're here. Where once we gathered to forget our problems, now we meet them head on. And get back to what truly matters. To restore Athens to its former glory. No właśnie, no to teraz już... Opcja pierwsza. So, you're taking down Cleon. Tell me the plan. It won't be simple. His death would disrupt the peace and be worse for Athens. He's right. We must discredit him first. Aristophanes apparently has some play he thinks will do the job. Some play? It is so much more than that. Oh, don't get your tunic in a twist. I just don't see why we can't all love each other. It's so much more fun that way. What's so special about the play? With your famous orange ape impression be making an appearance? Ha! Funnily enough, that was the inspiration. Isn't it a risk to show him in a bad light in front of his admirers? I think the play will change their minds. Good art is risky, but my plan will work. No to nie traćmy czasu. Cleon is sending a boat to Mytilene to kill the people there. The people trust Cleon. They'll vote for whatever action he puts forth. But that does not mean we plan to do nothing. Taking down Cleon won't be easy. But with your help, it will be possible. Zadanie ukończone, opór. I co teraz? Nowe zadanie przyjęto, kilka zadań. No to zaraz się zapoznamy z tymi zadaniami. Czyli porozmawiaj z Sokratesem jeszcze. Fools look backwards in times like these, and you're no fool. For now, we work to save Mytilene. So that's what all this is? Some kind of plan? Ever since I heard Cleon speak of Mytilene, I have known something was wrong, and I have been taking steps to find out just what. Your plan sounds promising. One of my students is posing as a guard at the Acropolis. Apparently, Cleon is hiding something there, and has been meeting others in secret. That's a bold move. Desperate times. If you believe there's something at the Acropolis that'll help, I'll find it. I expect you'll find the proof you need of his offenses. What if the people don't turn against Cleon? They will. I'll be speaking in front of them soon. With your help, we'll show them the man behind the facade. Where do you need me to go? To the western section of the Acropolis Sanctuary. Anything else you can tell me about where to look? What I know is Cleon's always loved the statue of Athena. Sounds like a good place to start. I'll find something at the Acropolis that Cleon won't be able to deny. Good. I'm headed soon to speak in front of the people at the Pedix. If you find anything that can help, meet me there. I'll be quick. Znajdź dowody na przekupstwo Kleona.
Odkrywając prawdę. Dobra, no to w takim razie jak stąd wyjść? Lepiej, kurczę. No nie, zauważy mnie. No na szczęście nie. No to w takim razie... W takim razie lecimy tam, gdzie nam pokazuje znacznik. This looks like somewhere Cleon would come. No tak. Nie no, lepiej na skróty się udamy, czyli wspinaczka. No jeszcze, ale to już chyba pójdę z Kassandrą schodami. Sześćdziesiąt metrów. Kurczę, no chętnie bym zapisał teraz, tak. No to co, wchodzimy w takim razie. Kurczę, czy ja będę musiał unikać. Może lepiej go załatwię. No właśnie. Czyżby szedł w naszym kierunku? No jednak chyba nie. Chyba, że jest wejście tutaj z tej strony. Nie ma, to dobrze. Tak, no to zaczniemy eksplorację. Od tego biurka. Kleonie, twoje rzeczy osobiste zgodnie z twym życzeniem zostały przeniesione i ukryte. Przechowam klucz w bezpiecznym miejscu aż do odwołania i dalej będę pilnował Partenonu. Polemarch Felos. So to get the key, I need to find the commander Felos. Się zbliża. Nie podoba mi się to. Muddy tracks probably came from someone in the garden. Zobaczcie, jak biegnie. 42 poziom. Kurczę, no biegnie wprost tutaj. No. Kurczę, wraca się. No mam nadzieję, że tu nie wejdzie. This shovel looks recently used. Tropy prowadzą do ogrodu z tyłu budynku. No to tutaj właśnie. Jeszcze jedna skrzynia.
zamknięta. Zdobądź klucz od Felosa. Kurczę, no muszę się teraz stąd tak wymknąć, żeby mnie tutaj nikt nie dostrzegł, nie, żeby się nikt nie zorientował, co tutaj Kassandra w ogóle robi. A gdzie jest znacznik? Tam, ale kurczę, ogromny posąg. No i patrzcie, przechadza się tutaj ten łowca. No i prosto na niego. Kurczę, nie dam mu rady chyba. W takim razie podejdziemy do tego zadania, no oczywiście inaczej. Ja teraz użyję Ikarosa, żeby oznaczyć wszystkich wrogów. No, powoli będziemy eliminować przeciwników. Nie widzę innego wyjścia. No i postaram się unikać tego łowcę nagród, jeżeli pojawi się tutaj jeszcze raz. No co jest, nie możesz zejść? No teraz. Dobra, moi drodzy, to w takim razie Ikaros, ja sobie oznaczę teraz wszystkich przeciwników. O kurczę. No tutaj jest właśnie ta skrzynia, której nie mogłem otworzyć. Chyba to wszyscy. Jeszcze tam się coś pojawiło.
No ale tutaj to będzie naprawdę prawdziwe wyzwanie. Wśród cywili oczywiście będziemy eliminować. No jest takie zagrożenie, że i cywile będą mnie atakować. No co niespecjalnie mi się podoba. Dobra, to może wystarczy w takim razie. Jeszcze kurczę ten łowca, no. Spłacić już nie mogę. Spróbuję zaatakować w innym miejscu. Tylko no kurczę, ten tutaj jest plecami do mnie, no chętnie bym go zwabił, ale... Chodź tutaj, no. No to jeden z głowy. Ale ile walki jeszcze przed Kassandrą? Czy mogę spłacić? No nie mogę. Kurczę, kręcą się tutaj ci najemnicy. Tu jest jeszcze zadanie jakieś. No ale dobre, na razie... No na razie to poczekam, aż ten najemnik pójdzie w zupełnie inną stronę. Kurczę, no musi się tutaj kręcić. This area will be well defended. Nie przejdziesz przez tuje? A szkoda. Najgorsze jest to, że nie słyszy. Chyba jest, 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 mam go. Mam go, mam go. Teraz świetnie, okrążę w ogóle cały ten kompleks.
Przejdę sobie teraz w ten sposób. Może jeszcze kawałek. No i przydałoby się jakiekolwiek zarośla teraz. Kurczę, no nie ma nic. Na szczęście zapisałem grę. Kurczę, biegnie tutaj. Niech to szlak. Jeszcze mnie ktoś zauważy. Ach. Ach, kurczę. No to już po mnie. Dobra, to już nie ma co w takim razie. Czytam sobie teraz ten zapis ostatni. Będę musiał to rozegrać troszeczkę jeszcze inaczej, żeby zdobyć klucz do skrzyni. Właśnie, już jesteśmy. Cel się teraz porusza. Kurczę, idzie w naszą stronę. Jest załatwiony, kurczę. Teraz muszę wrócić chyba do tej skrzyni bodajże. Tylko zastanawiam się teraz, którędy najlepiej. Nie ma sensu, żebym... Kurczę, jeszcze wartałoby zapisać teraz grę. Kurczę.
może lepiej pokonać tą drogę tak jak poprzednio naokoło. No dobrze, już zacząłem go tutaj wabić, to w takim razie... W takim razie niech już tak zostanie. Przejdziemy sobie teraz murami. No, wskakuj. No chodź, chodź, chodź. Ale wykrzyknik nad główką się nie pojawił. Dobra, nie będziesz już przeszkadzał. W tym pomieszczeniu są jakieś dwie skrzynie, kurczę. Refleksyjny 42 poziomu. O, nie mogę się wspiąć. Dobra, a wejdę tędy, wejdę. Trochę drachmy i zebrany jęczmień. Ktoś mnie tu może zauważyć? Chyba nie. Jestem z powrotem przy tej skrzyni. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Socrates was right. This is exactly what we needed. No i teraz do Sokratesa. 340 metrów. No to świetnie. Kwiaty, kurczę, na tych schodach. Spójrzcie, płatki kwiatów. No, Kassandro, spadaj na dół. Dobra. Czyżbym był na miejscu? Tak to wygląda. Oczywiście nie będziemy wchodzić w główne wejście. Będziemy dość oryginalni. No i jest.
Good, you're here. The people are waiting for me to speak. You should be able to use this to your advantage. It's what I could find about Cleon. Mytilene is just the first of many places that he wants to wipe out. With the sway he has over the police, he'd get the votes for death every time. Then it's up to us, right now, to change their minds. So, you'll join me? Oczywiście. Talking to the people may not be enough. We need to show them why following Cleon is wrong. I'm surprised to hear you suggest such an idea. Desperate times. Isn't that what you said? So I did. Follow my lead and respond as if you're one of Cleon's supporters, not mine. I'll do my best. But Socrates, Cleon is a man of the people. Tell me, if you harm someone with a sword, are you not responsible? I am. What if you hired someone else to harm another? Are you still responsible for that harm? Yes, I'd still be responsible. You are almost too insightful, and you're completely right. If someone should be hurt by any means, and we play any role in that hurt, we are still responsible. We have agreed that we may harm another, even if not by our own hands. That's right. So, let me ask you another question. Who should you trust, the many, or the one who has more expertise? I follow the one with expertise. Surely they know better than I do. Then your decision is based only on what another says. It's all I have to go off of. And if they lied? Everyone makes mistakes. I would continue to follow them. It's only natural to believe the person you follow is worth your loyalty. However, those who are untrustworthy do not deserve to lead. Yes, you're right. So you agree that someone who lies to you is not worthy of leading? Of course. Oh, Athenians, would you not also agree that you can have responsibility for harming another even through someone else? I would. And would you follow someone you found out had lied to you for their own gain? Of course not. Above all things, therefore, I beg and implore you, hear these words. The one you currently follow is lying for his own gain. Cleon has lied to you in order to get the votes needed to attack Mytilene. And we have the proof that he'll do it again. Should the ship arrive in Mytilene, the people stand no chance of surviving. Now that you know the truth, you can take back your decision. Another vote must be called. The lives of those people are in your hands, too. The ship must be stopped. That probably could have gone better, but even so, I believe the people are unable to deny the proof we presented. I guess I've learned something. It must be from all the time I've spent around you. Debate may not always be as quick as a blade, but it can have just as big an effect. But was it enough? I believe word of Cleon's misdeeds will be shared throughout Athens. Its citizens love the city and what it stands for. Nobody wishes for it to fall. Zadanie ukończone, odkrywając prawdę. 31 tysięcy punktów ponad. I co teraz? Spójrzmy w zadania. Wybieram życie aktora. Porozmawiać mamy z Arystofanesem. Tespis, najznamienitszy aktor Aten zaginął. Jeśli Arystofanes miał choćby marzyć o tym, by jego kolejna sztuka kąśliwie krytykowała Kleona, potrzebował tego właśnie człowieka. Kassandra przyrzekła, że go znajdzie. 186 metrów.
Dokąd i w którym kierunku? Proszę bardzo. Znowu idziemy do domu Peryklesa. It's all coming together. It'll be a disaster, I tell you. Calm down. What are you talking about? My masterpiece. It will change everything. Amuse, astound. Titillate, and open people's eyes to Cleon's imaginations. But I need you. I am no actor or poet, Aristophanes. By the gods, no! It's Thespis! My leading man is missing! A play with no star is no play at all. How do you know he's missing? He never misses a rehearsal, unless he's drunk, or with a woman, or a man. Could be anything, then. No, he knows how important this is. He wouldn't let me down. Something must be wrong. You could just get another actor. Oh no! Thespis always draws a huge crowd for his performances. The more people who experience my blistering indictment of Cleon, the better. So where would I find him? Thespis usually doesn't go far from his home. You'd best start there. This shouldn't take long. Prepare the show, and I'll be back as soon as I find him. Dotrzyj do domu Thespisa. To jest, no, pół kilometra. Pół kilometra musimy pokonać. Zaraz się tutaj... O! Kurczę. Dobra, ja stąd wyjdę. Spojrzę sobie tylko na mapę. To jest aż tutaj. No to moi drodzy, spotkamy się w tym miejscu dokładnie w następnym odcinku. Pokonał tą trasę poza nagraniem. Jeszcze może zajrzę do Kowala. Jeżeli materiał wam się podoba, zostawcie kciuka, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Cześć!